Słuchajcie, właśnie odebrałem skaniulę z serwisu ze Scani. Mamy nowe turbo założone. Jest wymieniony olej w silniku razem z filtrem. Wymieniony jest również filtr paliwa oraz drążek poprzeczny, ponieważ był nadmierny luz i go też wymienili. No i kurczę, no mam nadzieję, że teraz będą następne setki kilometrów bezawaryjnie, tak? Jak widzicie, dbam o ten sprzęt. Nie pozwalam, żeby tutaj działo się coś nad wyraz nieoczekiwanego. Staram się dmuchać na zimne, z turbo się nic nie działo. Panowie przejrzeli. Mechanik stwierdził, że mało, no troszeczkę większy luz niż powinno mieć, więc zalecana byłaby jakby wymiana. No i wymieniłem. Wymieniłem to w Scani, mogę wymienić na jakimś warsztacie, oczywiście poza serwisem ASO. Byłoby to troszeczkę taniej, aczkolwiek po pierwsze nie ma później na to gwarancji, po drugie oczywiście gwarancję na jakąś część macie, tylko ta gwarancja zazwyczaj działa w momencie, kiedy dany element montuje ASO i wtedy jest takie bicie się z koniem, oddadzą kasę czy nie oddadzą, jakby się cokolwiek stało, aczkolwiek no nie musiałoby się stać, ale mogłoby. A tutaj mam czarno na białym, faktura, montaż, wszystko jest w jednym miejscu. Wszystkie nieoczekiwane sprawy są wyjaśniane w jednym miejscu i mam święty spokój. Poza tym samochód fajnie prowadzony, całą pełną historię ma, wszystko w Scani, też działa to na jego plus, więc nic, nie pozostaje nic innego jak spiąć go z naczepą i w poniedziałek rusza w trasę. A muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy środę i ten samochód jeszcze przez 3 dni stoi, w poniedziałek rusza kierowca nim w trasę. Jutro z kolei zjeżdża DAF, więc zobaczymy się już z DAF-em. Dwa samochody będą po raz pierwszy u mnie na podwórku. Coś nowego. Oczywiście pokażę wam. Zostańcie ze mną. Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak, dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Dzień dobry, mamy niedzielę. I taka zmiana będzie, idzie nowe, więc zamieniamy tą kamerkę na tą kamerkę. Zobaczymy jak się zmieni obraz, jeżeli będzie na gorsze, no to po prostu wrócimy. A tutaj przyjechaliśmy, żeby powymieniać pasy, bo jutro rano w poniedziałek autko wyjeżdża. Więc wymieniamy pasy, te które są zużyte i będzie wszystko gotowe, bo trochę tutaj nabałaganiłem. Czy wasze buty w Scani po deszczu też są mokre? Najwyższy czas zainwestować w osłony na buty do Scani. Ja już to zrobiłem, polecam. Firma Ptak Design przygotowała dla was idealny gadżet. Montujemy to na magnesiki, które są powszywane w tej osłonie. Osłonę wkładamy nacięciami na mocowanie schodka i voila, gotowe. Teraz moje buty drugi raz się zamokną. Link do sklepu, w którym możecie kupić osłonę na buty do Scani firmy Ptak Design, znajdziecie w opisie filmu. Polecam. Na tej naczepie. Kupiłem dwa kartony pasów i trzeba będzie je powymieniać, poprzekładać.
te zużyte, a kilka kompletów, jak widzieliście na poprzednim filmie, jest do wymiany po prostu. Idę wziąć jakieś rękawiczki. Ja z kolei ruszam we wtorek. Ładujemy się w Łysomicach koło Torunia do Niemiec, a później już pewnie jakaś Hiszpania. A z kolei skaniulka jutro się ładuje w Bydgoszczy i zasuwa do Lyonu. O proszę, czekały na mnie. O, moje osłony. No, pokopane trochę. Się magnesiki posuwały, ale cyku cyk i poprawione. Najważniejsze, że spełniają swoją funkcję. A teraz zmieniamy kamerki. No i mamy poniedziałek. Jak widzicie, 7:55. Cały czas przyzwyczaiłem się do tej nowej kamerki. Wczoraj patrzyłem, jak wyglądają nagrania z naczepy, to było tak średnio, szczerze powiem. Bardzo średnio, zresztą sami ocencie. Coś tam pomajstrowałem w ustawieniach, zobaczymy, jak to będzie, bo taki kurczę jasny poświt jest, żeby się nie okazało, że ta kamerka to jest jakaś klapa, nie? Nie była może najtańsza. Najdroższa też nie, kosztowała mnie prawie 600, więc liczyłem na więcej, szczerze powiem. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to Dominik jest już w drodze. Za chwilę będzie, więc zabiera skaniulę i zasuwa tankować i na załadunek. Idziemy oddać mu kluczyki i niech rusza. I skaniula odjeżdża. Ile się wody z niej polało. Poszły konie po betonie. Jeden oddelegowany, drugi ruszam ja jutro. No i samochody w trasie. Witam Was z pokładu Dafika. Właśnie wyjechałem z domu. Pierwsze kilometry po wiosecznych drogach. Jadę tankować, słuchajcie, i zasuwamy. Troszeczkę mi się w sumie plany pozmieniały. Miały być Łysomice. Wczoraj się okazało, że jednak jest mrocza. Ładujemy w mroczy znicze do Niemiec. Z Niemiec ładujemy już na Hiszpanię, więc tak jakby po staremu nic się nie zmieniło. I co? No i zaczynamy. Zaczynamy mój wyjazd. Będzie chyba nieco krótszy niż zazwyczaj. Ze względu na moje szczepienie covidowe. Właśnie. Co wy myślicie o tych szczepionkach covidowych? Bo ja się akurat zaszczepiłem. Czy jestem za, czy przeciw? Wiecie co? To tak różnie. Generalnie uważam, że nikogo to nie ominie, a jak już mam być zaszczepiony i mieć więcej luzu z tego tytułu, to się zaszczepiłem. I tyle. Więc piszcie, co wy o tym myślicie w komentarzach, a tymczasem ja pędzę tankować. Minąłem właśnie mrocze, jak możecie sami zauważyć. I zbliżam się do miejsca załadunku. Zostało mi dosłownie 2 km. Będziemy ładować znicze. Przynajmniej takie jest zlecenie. Droga taka, jak sami widzicie. Znowu wiejska. No i później się już dobijamy na Słubice. Ale chyba pojedziemy tutaj przez Wągrowiec, na Szamotuły i tamtędy na Pniewy i Starą Dwójką. Mam nadzieję, że tak będzie lepiej.
Zobaczcie, jest na firmie. Co za bajzel to jest w ogóle. Wjazd z wąskiej drogi, tyłem oczywiście. Tutaj pomiędzy tymi paletami wyłamać się w tej szczelinie. I tu, cyk. Dobra, zobaczmy co tam z tyłu. Trzeba było to pościągać chyba. I gotowe. Ciekawe jak to będzie ładowane. Teraz się chyba zajmę tym bajzlem, który tutaj został do posprzątania. Mam trochę gadżetów właśnie do kamerki, stojaczek. Tutaj w tym kuferku jest mnóstwo uchwytów. No zobaczymy, no na razie kombinuję z ustawieniami. Zobaczymy jak to wyjdzie w rzeczywistości. Dobra, biorę się za porządki. Lecimy, 14:20. I zaczęli ładować. Idą, wam powiem szczerze, zajebistym tempem, nie? Zobaczcie sami, słychać, widać i czuć. No wy nie czujecie, ja czuję. Czar PGR-u. I takie paletki ładujemy. Plus taki, nie spinamy tego, no to są szklane znicze, plastikowe znicze, więc byśmy to wszystko zniszczyli. Dwie deski rozporowe z tyłu powinny załatwić robotę. No i zmiana jest taka, że nie jadę z tym na środę. To jest ponad 1000 km. Po środzie, jak wiecie, i tak bym w czwartek stał. Jadę z tym na piątek. W piątek rano zrzucamy. Inaczej, w czwartek zrzucamy. W święto zrzucamy. Bo właściciel tej oto tutaj fabryki jest również w Niemczech. I ten towar idzie do niego. I on to osobiście w czwartek rozładuje. Zrzucamy w czwartek, w piątek rano ładujemy na Hiszpanię do Sewilli. O ile się nic nie pozmienia, bo teraz to już wszystko właśnie poszło, takie efekt domina, może się pozmieniać wszystko. Zładujemy w piątek i lecimy. Jako, że mój zadanek się przyciąga, a mój syn ma dzisiaj mecz, okazuje się, że 5 km od mojego załadunku. Więc pożyczyłem sobie od właścicielki skuter i przyjechałem na mecz. Jestem nawet przed drużyną mojego syna, czyli przed Czarnymi Liniano. Chłopaki pewnie za chwilę będą. Drużyna przeciwna jakby się już zbiera. Widzę, tutaj chłopaki już są. Więc jeszcze sobie dzisiaj obejrzę mecz syna. Później mecz reprezentacji. I wtorek zaliczony. Genialnie. Co, nie wierzycie? Ha. Proszę. Już wam pokazuję. Udowadniam. Tryk. Będziemy nim wracać. Jak nie będzie padać, to wam pokażę. Dzień dobry, zatrzymałem się na parkingu, żeby skorzystać z nowych opcji, jaką mam, czyli założymy kamerkę na głowę. Trochę może was zabujać. Jak tam u was, u góry? Wszystko w porządku. Podejrzę sobie na telefonie to, co wy widzicie, żeby te ujęcia były ok. Chyba jest ok. Ok. Tachograf 6 minut. Lecimy.
Zjadłem sobie tutaj drugie śniadanko, powiem wam, że nawet dobry był. Mam nadzieję, że za mocno nie trzęsie. Zmieniam trasę. Piękna pogoda, jak widzicie, 21 stopni, słoneczko świeci. Tak, to aż się chce pracować. O, patrzcie, jak ładnie macha, chyba lajkuje mi samochód. Muszę wam powiedzieć, że ilość subskrypcji na YouTubie oraz wyświetleń tych filmików ma też wpływ na to, jak często mnie ludzie rozpoznają na parkingach czy na ulicy. Jest tego już ostatnio naprawdę sporo, więc miło, że jesteście, fajnie, że jesteście na tym kanale. Gmina Deszczno. Wyjeżdżam już ze Słubic. Słuchajcie, jestem już po tankowaniu. Dotankowałem samochód. Wykąpałem się, zjadłem obiad. I wjeżdżamy do Niemiec. Tutaj ten wczorajszy przedłużający się załadunek troszeczkę namieszał w moich planach. Jak już chyba wspominałem. Nie załaduję się na Sewillę, tak jak miałem w sumie jechać. Tym bardziej jutro jest problem, bo jest święto w Niemczech. Co prawda dogadany mam rozładunek na jutro, ale z tym załadunkiem już jest średnio. No i w tym momencie pojawia się opcja załadowania w Luksemburgu jutro do Valladolid, do Hiszpanii. Czekam tylko na potwierdzenie tego wszystkiego, całego tematu i mam nadzieję, że to się uda i będę mógł jutro załadować i lecieć dalej. Szybka byłaby na poniedziałek i byłoby to idealnie. Ja muszę do 15 czerwca wrócić, ponieważ mam drugie szczepienie na COVID, więc muszę wrócić. No i trzeba to tak właśnie zgrać, żeby te terminy się jakoś tak zeszły. A tu już jesteśmy ostatnie metry przed granicą. Z tego co słyszałem na radiu, jakaś suszarka stoi na granicy, jeszcze Polacy ostatnimi resztkami sił próbują wyciągnąć pieniądze od kierowców. Złodzieje. No i tak się prezentuje sytuacja na ten moment, bym powiedział. No cały czas zastanawiam się właśnie o co wyjdzie z tym Luksemburgiem, bo byłoby fajnie, nie ukrywam. Nie byłoby tego dnia przestoju. Bo jechać jakby w Niemczech można, tak? Bo te zakazy są zniesione do 30 czerwca na tą chwilę, więc jechać mogę, ale wiadomo, że skoro święto, to oni w ogóle sobie długie weekendy porobili, więc to będzie dodatkowa jakaś tam bariera do poszukania ładunku, więc ten Luksemburg byłby idealny. Co prawda do lotu byłoby sporo, bo około 150-180 km, ale to się wszystko da. No już chyba nie ma suszarki, bo gdyby stała, to właśnie gdzieś tutaj. Chyba nie ma. Granica taka jakby spokojna.
Co mi się rzuciło w oczy po przesiadce ze Scania do DAF-a, to to, że ten DAF jest taki bardziej miękki. Na tych dziurach tak jakby lepiej wybiera Scania, to skacze kawa porozlewana. A tutaj wszystko tak ładnie powybierane. Jest spoko, ok. No. Pokonamy most na Odrze i jesteśmy w Gewelsowni. No ja już stoję na parkingu. Na garbcenie, jak widzicie. I kurczę, czekam na wykłady. Niech mi tutaj ktoś napisze w komentarzu, na której sali, bo mnie to najbardziej interesuje, na której sali profesorowie Chris, Driver, Mistrzu, Łysy z ET dają wykłady, to się czegoś nauczę. Od Drivera na przykład bym się mógł nauczyć, jak prawidłowo smarować szlaban na bramie, bo to jest wiadomo, to jest szlabanowy. Od Chrisa, jak z pracownika zrobić niewolnika. A od mistrza, jak tu wydymać kierowcę na kasę, płacić mało, żądać dużo. Więc to są poważne wykłady. Chciałbym coś tam zaczerpnąć wiedzy na ten temat. I mam nadzieję, że trafię na odpowiednią salę. Kurczę, garb synowską. Oby. Rzucę jeszcze okiem na naczepę, czy tam się z tymi zniczami nic nie podziało. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. Ale zobaczmy. Chyba w porządku. Muszę tą drabinę gdzieś zamocować. Mam już pomysł, ale jeszcze trzeba ten pomysł zrealizować. Co pozostało? Zjeść coś i spać. Jest czwartek, jesteśmy na rozładunku i w tym przypadku pan kierowca, czyli ja, na paletniaku podaję palety. Ale najważniejsze, że się udało zdjąć to w czwartek przy święcie niemieckim, więc można, wszystko można, tylko trzeba chcieć. Jestem rozładowany, wyjeżdżam właśnie. No i co kurde, anulowali mi zlecenie na Luksemburg, więc wyjeżdżam na czwórkę, na autostradę, pierwszy parking i niestety będziemy stać do jutra prawdopodobnie, chociaż postaram się coś poszukać, ale nie wygląda to specjalnie optymistycznie, nie będę ukrywał, się chujowo ten wyjazd zaczął, bardzo. Słuchajcie, jest tyle wolnego, że postanowiłem zrobić sobie ten wieszak na drabinę, tak? Bo załadunek mam na jutro, już jakiś tam się szykuje, czekam na potwierdzenie. No i mam plan. Potrzebować będę wkrętarkę i przypadkiem wkrętarkę też mam, z bitami, z wiertłami, z wszystkim. Tu mam nawet grilla na weekend. Zamykamy kamiona i idziemy dziarskim krokiem na naczepę. Zobaczcie, plan jest taki, żeby odnitować te uchwyty, które są tutaj. One są od takiej drabiny trzyczęściowej i przerobić je na uchwyty, które będą na ścianie, na drzwiach. Zacznę od tego, żeby je rozwiercić. Mam nadzieję, że to widać, bo ja nie widzę, czy wy widzicie. Aha. Na razie to jest dupa. Zobaczmy.
chyba jeden poszedł. No i ten czwartek świąteczny leniwie mija, jak widzicie, siedzę sobie na YouTubie. Z jednej strony chciałem wam powiedzieć, że bardzo dobry kanał, polecam, naprawdę. Subskrybujcie kolesia. A tak poważnie, słuchajcie, zadajecie mi mnóstwo pytań, skoro tak chwalę Adar, to dlaczego Dafik nie jeździ pod Adarem? Otóż odpowiedź jest w sumie prosta. Mając dwa auta, nie chciałem ich pchać w jedną stronę, z drugiej strony chciałem poznać nową pracę, zobaczyć jak to jest gdzie indziej, posmakować czegoś innego, no i mieć jakby alternatywę, tak? Niedługo przychodzi trzecie auto w październiku, no i wtedy oczywiście rozkminię to, gdzie ten samochód pójdzie. Jest duże prawdopodobieństwo, że wyląduje w Adarze, bo według mnie cały czas uważam Adar za jedną z najlepszych, jak nie najlepszą spedycję w Polsce. Każdy ma oczywiście swoje zdanie. Ja nikogo na siłę nie będę namawiał, ale współpraca z Adarem mi się bardzo podoba, stąd Scania cały czas tam jeździ. Tyle, no proste, nie? A tymczasem zrelaksujmy się do końca tego czwartku. Zapraszam was na następny filmik. Trzymajcie się. Hejka.